czasach średniowiecznych i w czasach wcześniejszych ludzie przechodzący, klienci widzieli, że to jest miejsce, w którym mieści się cyrulik, bo schną tam bandaże, które widać, że wirują na wietrze. Później po raz pierwszy w Anglii użyto biało-czerwonych, okrągłych walcy do brandowania branży. Kiedyś to po prostu w barbershopie mogłeś sobie zrobić wszystko, mogłeś, nie wiem, wyrwać zęba, gdzieś tam się skaleczyłeś, mogłeś sobie to zabandażować, mogłeś ściąć włosy i tak dalej. Inni mówią, że to jest od flagi amerykańskiej, nie? Bo stamtąd to się wszystko wzięło, stąd te kolory, nie? Mamy pokazane przykładowe fryzury, takie jak są w Peaky Blinders. Oglądając serial mówisz sobie, ale zajebiste fryzury, tak? Jakby ktoś usiadł mi na fotel, chciałby taką fryzurę, ja bym mu oczywiście zrobił. Ale z punktu widzenia historycznego to wygląda w ten sposób. One są zrobione tam dlatego, w taki sposób, bo tam były tylko na przykład maszynki ręczne. Słynny Tom Shelby ma cały czas tą swoją traumę, taką pierwszowojenną i on jest właśnie tak ostrzyżony. Oni są wszyscy obcięci na garnek, dlatego że tak było wtedy najłatwiej. W okopie nikt się nie bawił w cieniowanie. Przekładali hełm, odgolili, dziękuję, następnym. Ciekawi mnie to, że ludzie, nie wiem, 50 lat temu byli w stanie napierdzielać zajebiste fryzury, mając tam maszynki silnikowe, grzebień i dawali radę, a teraz po tylu latach możemy robić to jeszcze lepiej, na wyższym poziomie, dodając elementy po prostu, które nam daje technologia. Jeszcze 5 lat temu nie było nic, totalnie nic. Nie było kosmetyków dla fryzjerów męskich, nie było zupełnie nic. Kiedy nie organizowano szkoleń, nie organizowano pokazów, kiedy targi fryzjerskie oznaczały, że są to targi tylko i wyłącznie dla fryzjerstwa damskiego. I jeżeli zobaczyłeś, że ktoś strzyże męską głowę na fotelu raz na 10 lat na targach, to uważałeś to za mega przełom, że uczestniczyłeś w nie wiadomo jak ciekawym wydarzeniu. Także w porównaniu do tamtych czasów rzeczywiście trzeba było mieć dużo chęci, żeby w tym wszystkim być i zostać. I nikt nie był w stanie przewidzieć, że w roku 2014 nastąpi eksplozja barberingu i fryzjerstwa męskiego taka, jaką teraz widzimy w Polsce. Mniej więcej jesień 2014 roku to jest taki, można nazwać takim początkiem tej nowej fali polskiego barberingu. Te parę lat temu wszyscy, którzy pracowali w pierwszych barbershopach, to były osoby, które miały mega zajawkę, dlatego że dostęp do zawodu był bardzo trudny. Fryzjerstwo męskie, takie klasycznie wyszkolone w szkole zawodowej czy technikum, w Polsce, jak i w wielu krajach na świecie po prostu padło. Także jeżeli ktoś rzeczywiście już miał jakiś skill, to on musiał mieć dużą motywację do tego, musiał sam się uczyć, musiał gdzieś jeździć za granicę na szkolenia, musiał ćwiczyć na kolegach, musiał oglądać filmy instruktażowe na YouTubie, czy sprowadzać sobie jakieś instruktażowe DVD z zagranicy. Także ta pierwsza fala opierała się na samoukach albo na fryzjerach męskich, którzy pracowali w salonach mieszanych, a chcieli wrócić do takiej typowej klasyki. Także bardzo szybko, no, łatwo nam było znaleźć wspólny język, bo na tym samym nam zależało, na rekonstrukcji rzemiosła, na odbudowaniu rzemiosła, jego pozycji, na odkopaniu tej wiedzy, na stworzeniu nowych procedur, nowych technik. Także trochę taka rekonstrukcja historyczna, trochę rzemiosło, trochę odkrywanie na nowo i tę drogę razem przechodziliśmy. Od tego się zaczęło, że moja mama jest fryzjerką.
więc trochę nie miałem wyjścia, jak byłem dzieckiem. Trochę mnie zapraszała do pomocy, też mi się to tak średnio podobało. Zacząłem się uczyć w lipcu 2 lata temu. Od szczoty, poprzez mycie głowy, przez jakieś tam podstawy, aż do teraz. 15 lat temu zacząłem jako fryzjer damsko-męski. Nie lubiłem męskiego fryzjerstwa, bardzo nie lubiłem męskiego fryzjerstwa, bo było nudne i nieciekawe wtedy. Bardziej mnie kręciło damskie. Ale przyszła doba Instagrama, mocno rozbudowanego Facebooka. Zobaczyłem, że fryzury męskie wyglądają fajnie i zacząłem się po prostu tym interesować. I tak się to zaczęło. Sam po prostu wymyśliłem, że będę tym fryzjerem po takim krótkim kursie fryzjerskim, ale takim 100%. Stwierdziłem, że będę musiał sobie jakoś samemu radzić. Wynajmowałem mały pokój na Śródmieściu, na 5. piętrze. Tam sobie stworzyłem stanowisko, lustro, 2 lampy, jakiś fotel, taki do komputera miałem, pamiętam, to nie był nawet fotel fryzjerski. No i internet, filmy, jakiś sprzęt, pierwsze pomady, które gdzieś tam można było dostać. No i tak to wyglądało. Metodą prób i błędów tak naprawdę się zaczynało. Bo naprawdę nawet nie było od kogo się szkolić, po prostu no to był taki zawód, który dopiero raczkował w Polsce, jeśli chodzi o używanie takiego akurat sprzętu, jakiego my teraz używamy, tych grzebieni, tego wszystkiego. Także no to była dla mnie nowość. Wpadłem na ten pomysł, zresztą o tym opowiadam za każdym razem, jako taką anegdotkę, mając kilka lat, będąc jeszcze w przedszkolu, na pewnym spotkaniu rodzinnym u nas w mieszkaniu, ktoś mnie zapytał ze starszych, kim będę w przyszłości. Odpowiedziałem, że będę fryzjerem, będę golił ludzi. Myślę, że to jest stąd, że mój dziadek Władek był fryzjerem męskim w czasie II wojny, podczas okupacji. Jestem przekonany, że opowiadał, że gdzieś to tam zaszczepił. To taka pierwotna pasja, jak przyszedłem pierwszy dzień na praktyki do zakładu fryzjerskiego i powiedziałem, wow, ten zapach tych śmików, przemysławki i ten cały anturaż, tak mi się podoba, że ja tu zostaję. Na początku była masakra. Pamiętam swojego pierwszego klienta. Powiedziałem tacie w piątek wieczorem, że w sobotę z nim pojadę do pracy. I tata do mnie od razu, okej, to na jutro ci załatwiam klienta. Miałem wtedy chyba z 11 lat jeszcze. O 6 rano przyszedł do mnie klient, posadziłem go na fotel. Do momentu zapięcia płaszczyka było okej. Potem tylko, tata, co teraz zrobić? Tata, co teraz? Już do mycia? Także no ten pierwszy klient i tych pierwszych kilku, no to było rzeczywiście mniej lub bardziej stresujące. Teraz już no, w sumie nie mam takiego stresu. Już jest okej. First haircuts I made it, I used to go for military school when I was a young guy, okay? So I've been in military school from my 10 to 15 years old. And around my 14, 15 years old, I started to buzz cut my friends at the military school. Later, I was very into rock and roll, so I was mad with military stuff, all of this discipline and everything, so I just fucking leave the military school. I started working with 16 years old with some friends of mine in a tattoo shop, making piercings and saving money for my barber course. And I started working here as a professional in a barber shop with my 17 years old. That was my first professional work as a barber, yes. And I've been working until then, until today. I'm 27 right now. And of course, this is a craft that you always got something to learn, you always got something to improve. So I'm a fucking apprentice until my death, you know? Okay. For me, this barbering is this. Jeżeli pytasz, po jakim czasie można zacząć strzyc i bez wstydu brać za to pieniądze, no to nasi uczniowie w ciągu pół roku, takiej 6 dni w tygodniu, po 10 godzin, poświęcenia całego życia, które ma się kręcić wyłącznie wokół tego, jak kończysz, wychodzisz stąd, zamiatasz, czyścisz stanowisko, to idziesz do domu i dalej przeglądasz filmiki Instagrama, myślisz o tym, tniesz kolegów i tak dalej, zasypiasz z maszynką w ręku i budzisz się z maszynką w ręku, to po pół roku nie ma wstydu, żebyś brał za to pieniądze. Predyspozycje jakieś na pewno trzeba mieć, żeby już rozwijać się w tym, żeby mieć jakąś wizję, wiesz, na konkretną fryzurę, żeby mieć jakiś pomysł, żeby komuś coś zaproponować. Trzeba mieć na pewno jakąś wyobraźnię przestrzenną, ale jeśli chodzi o samo strzyżenie, to de facto to jest bardzo, bardzo powiązane z czystą matematyką, wiesz, i geometrią, także wydaje mi się, że każdego można tego nauczyć. Tak, każdy może się nauczyć strzyc, ale to jest pytanie, czy interesuje cię bycie barberem, czy strzyżenie włosów. To jest już inna opcja. Niektórzy ludzie jarają się tym, że
o, jest jakaś tam stylowa, są jakieś tam tatuaże, są jakieś tam powiązania różne. Ja mam to trochę w dupie. Uważam, że chcę robić swoją robotę i wcisnąć dalej i się uczyć. Wiesz co, to jest bardzo trudne pytanie, bo na dobrą sprawę, jak zacząłem, no to czułem się takim beztalenciem, naprawdę. Natomiast jak już trochę głów ostrzygłem, trochę tam filmików pooglądałem, trochę podpatrzyłem tatę, no to zaczęło już z każdą fryzurą wychodzić mi coraz lepiej. I tak to jest. Tak naprawdę nie ma kogoś, kto stanie przy fotelu i zacznie strzyc tak po prostu. Trzeba ileś fryzur robić źle, żeby którąś zacząć robić dobrze. Wszyscy, którzy u mnie pracują, to są osoby, które u mnie się uczyły przez czas szkoły zawodowej. Nie mamy nikogo z zewnątrz, nie mamy nikogo przypadkowego. Czyli wszyscy, którzy rozpoczęli naukę tutaj, jeżdżą ze mną na szkolenia, jeździmy razem na szkolenia, uczyć się, jak jeżdżą też ze mną, słyszą, jak ja opowiadam, słyszą, jak ja pracuję. Czytamy, interesujemy się, oglądamy filmy. To jest zawód, w którym człowiek się cały czas uczy. To nie ma, że stanąłeś w miejscu i mówisz, o, jestem zajebisty, jest okej. Okay. To dalej, trzeba jeździć na szkolenia, trzeba się szkolić, trzeba patrzeć na filmiki, bo nie ma tak, że ogarniesz sobie to wszystko po prostu i już nie masz się czego uczyć, nie, w tym zawodzie. Przynajmniej większość ludzi, wydaje mi się, gdyby chciała i trafiła na odpowiednich ludzi, którzy pokazaliby im, jak to robić, byłaby w stanie się tego nauczyć. Fryzjerstwo męskie jest odmienne od fryzjerstwa damskiego. Poza różnicą w technice, to przede wszystkim różnica jest w formie. My tworzymy formę, która tworzy monolit, harmonię z osobą. I ta fryzura, ta forma przestrzenna jest tylko dla tej osoby. To nie jest tak, że każdemu tam przełożę. Nie, ja muszę wniknąć w klienta. Ja muszę pierwsze 5 minut ja mam dla niego, ja słucham go i po chwili już mu proponuję coś. Albo on mi proponuje i znajdujemy rozwiązanie. I w ten sposób to jest za każdym razem tworzone, ja powiem, takie dzieło sztuki, użytkowe dzieło sztuki. Na początku, na samym początku mówiłem, że jestem artystą, że jakby odbierałem siebie jako artystę. Po części nadal tak jest, ale teraz uważam, że jestem też rzemieślnikiem, nie? Ja nie lubię takich zbędnych filozofii tam dorabiać do takich prostych zajęć, więc ja raczej jestem po tej stronie rzemieślniczej. Yes, of course, I'm a shaper. I shape people's heads. I give them better shapes. I give them the unique haircut they can have, the best haircut for their hair, for the texture, for the head shape. That's the idea. I see barbers as the shapers. Bycie barberem, fryzjerem męskim to nie jest, wiesz, bycie malarzem. To oczywiście w pewien sposób można nazwać sztuką, natomiast jest no, jednak coś takiego, co jest powtarzalne i da się powtórzyć. Musi być trochę w tym artyzmu, no bo jak nie jesteś trochę jebnięty, no to nie jesteś trochę artystą, no to nie wychodzi ci to tak, jak być powinno, tak? Wiesz, czasami jak zrobię jakąś fajną fryzurę, ktoś ma fajne włosy, fajną głowę do tego, zawsze jest na koniec taka zagłuska, czy zrobić zdjęcie tej fryzury, czy nie zrobić. I mówisz, a zrobię, nie? I robisz sobie zdjęcie, później patrzysz w domu na to zdjęcie i mówię, jest super, nie? Temat kobiet w barbershopie to jest zawsze temat rozpalający wyobraźnię. Niektórzy nawet tam próbowali podkręcać atmosferę, jakieś artykuły na ten temat pisać. Tak naprawdę my nie podchodzimy do tego jakoś tak mega ortodoksyjnie. Szczerze uważamy, że na pewno barbershop to jest, nie jest miejsce dla matki, żony, kochanki, siostry, koleżanki, osoby, która przychodzi na usługę. Po prostu jak przychodzisz do barbershopu, nie zabieraj z sobą dziewczyny, bo a, to jest miejsce na męskie rozmowy, b, to jest twoja głowa czy twoja broda i to ty decydujesz, jaką będziesz miał fryzurę, a nie ona. Jeżeli dziewczyna za ciebie decyduje, czy żona, no to stary, coś jest z tobą nie tak, to albo zostań z nami, doprawimy ci jaja, albo możesz sobie z nią wyjść. No to nie, no u nas nie ma takiej zasady, że kobiety nie mają wstępu. Jedyne co, to wierzę w przesąd, że kobieta nie może siedzieć na fotelu barberskim. Mam klienta, który ma żonę i jego żona czasami chce, żebym jej grzywkę podciął. To też się zdarzyło, że na środku salonu to robiłem, bo dlaczego by nie? Ale nie na fotelu, nigdy.
tak się przyjęło, że zawsze w barbershopie jest dostępny alkohol. Można się go napić, jak ktoś ma ochotę i taką pełni rolę po prostu. To nie chodzi o to, żeby tutaj jakoś nam, nie wiem, się upić, czy komuś tam po prostu no, polewać po prostu pół flachy przy strzyżeniu, ale myślę, że taka jedna szklaneczka czy dwie wprowadzą klienta w taki naprawdę fajny stan, także przy okazji fajna rozmowa, muzyka, myślę, że to wszystko razem fajnie współgra, no nie? Super, fajnie. Będziemy wszyscy wytatuowani, chodzić w czapeczkach, w koszulce, na ramkach, lekko na rauszu strzec, będzie po prostu czat. A tu się okazało, że jest w ogóle zupełnie inne podejście. Ja jestem straight edge, czyli nie piję, nie palę, nie biorę narkotyków, nigdy tego nie robiłem. Najważniejsze jest to, że ja nie chcę, żeby tu był alkohol. Alkohol kojarzony z barberem nie podoba mi się. Chodzi o to, żeby my staramy się po prostu, żeby ludzie się rozluźnili, żeby to było miejsce otwarte, żeby to miejsce było, w którym czują się jak w domu, a wiadomo, że najfajniejsze męskie rozmowy to są często na całym świecie rozmówki przy szklaneczce, na przykład naszego ulubionego Jamesona i tyle. Mimo, że ten alkohol u nas jest, mimo, że on jest dostępny, każdy się może poczęstować, to nie mamy takiej sytuacji, że ktoś bierze butelkę pod pachę i siedzi 8 godzin, wali gołdę, a potem siada na fotel i się zlewa. Nie, to jest tylko... To jest tylko normalna część męskich rozmów. Czego nie lubię w tym zawodzie? Nie lubię, jak się goście spóźniają. Bo wtedy czuję, że powinienem ich ostrzyc, nie mam na to czasu. Jest taka troszeczkę odpowiedzialność, że następna osoba też będzie czekać i muszę odmówić po prostu tej usługi. To jest przykre i to jest najgorsze, że ktoś przychodzi i wychodzi zawiedziony. Wiesz co, to taka bardzo taka prosta sprawa. Ja nie lubię wbijanych włosów w całe moje ciało. To jest najbardziej irytujące i wkurzające, bo muszę po prostu jak jesz wyciągać z siebie igły i włoski, więc to jest... ale to jest taka bardzo, wiesz... Zwykła sprawa. Nie ma takich rzeczy, których bym tu nie lubił, poza włoskami. Jest oczywiście tak, bo wpadasz w pewnym momencie w takie zamknięte koło, że robisz jedno i to samo. Tak ci się przynajmniej wydaje, że tłuczesz jedną i tą samą fryzurę, bo akurat teraz na topie jest fryzura z przedziałkiem i wszyscy napierdzielają fryzurę z przedziałkiem. I to może być nudne, więc musisz po prostu ty sam zacząć robić coś inaczej, żeby się nie wypalić. Wiesz co, no na początku jak zaczynałem tą robotę, jak ścinałem, no to stres był ogromny. No wiadomo, masz kontakt z człowiekiem, możesz zrobić mu krzywdę nożyczkami, czy brzytwą, czy czymkolwiek. Ale to z biegiem czasu po prostu mija i zaczynasz się po prostu czuć swobodnie z tymi narzędziami, którymi operujesz, nie? Klient ci pokaże zdjęcie, no i musisz to zrobić. Nigdy wcześniej na przykład tego nie robiłeś. Albo pokaże ci zdjęcie i powie, on tak chce. A ty mu tłumaczysz, że niestety na przykład nie damy rady, bo nie ma pan tak długich włosów. No i też mu trzeba wtedy wytłumaczyć. Wtedy też jest ten trochę stres, bo on od razu już widzi, że nie wyjdzie z tym, co on by chciał. Trzeba umieć z tego wyjść, trzeba umieć doradzić mu coś innego, z czego też będzie zadowolony. Jednak stoisz, kurczę, te czasami 10-11 godzin, co daje znać, nogi cię bolą, plecy cię bolą i tak dalej. Jesteś troszeczkę zmęczony na koniec dnia, ale no jest ta satysfakcja. Nie ma rzeczy łatwych. Mhm. To jest praca, gdzie każdy klient jest indywidualny i inne włosy, inne wszystko. Więc nie można powiedzieć, że coś jest łatwe, coś jest trudne. Każdy klient, do każdego klienta trzeba podejść indywidualnie i jest to zawsze jakieś wyzwanie. No nie chcę mówić, że ta praca jest ciężka, bo ciężka praca to jest w kopalni czy w tego typu miejscach, tak? Myślę, że to jest przyjemny zawód, który wykonujemy, czy to jako barber, czy nie wiem, czy menadżer, czy właściciel, no jakby na pewno jest to wdzięczny zawód. Z tego, co widzę u nas, szczególnie u nas, to rzeczywiście jest tak, że już ludziom się znudziły wyczesane fryzury, dobrze poukładane brody, że to już nie chodzi o to, żeby to wyglądało jak spod igły, tylko bardziej wszystko luźno. Mieszamy. Ja staram się mieszać, ja lubię ten taki modern barbering, jak to się teraz mówi. Lubię te takie luźniejsze formy fryzur, ale lubię też klasyki, nie? Także to ja staram się po prostu mieszać to wszystko. Absolutnie. Jestem przeciwny temu, żeby facet się farbował dlatego, że posiwiał. Wiesz, posiwiałem i zrób mi coś z tą brodą, bo wyglądam jak stary dziad. No to, jeżeli źle się czuję ze swoją osobą, no to
nie wiem, co masz zrobić, ale na pewno farbowanie ci w tym nie pomoże. Jeżeli masz z tym problem, no to słuchaj, od tego jest psychoterapeuta, a nie fryzjer, nie? Słuchaj, facet ma wyglądać jak facet, a nie jak gimnazjalista, który musi wyglądać coraz młodziej, mimo że już ma 6 dych, to ciągle ma wyglądać jak pewien prezenter telewizyjny, który cały czas wygląda, jakby był z gimnazjum i ciągle nie ma upierzu. Wiesz co, pierwszy raz, kiedy wszedłem w ogóle do barbera, to było tuż przed moim ślubem. Chciałem coś zmienić całkowicie ze swoją fryzurą. Chodziłem gdzieś tam do jakiegoś takiego osiedlowego fryzjera. Nie za bardzo mi się to podobało. Często bywało tak, że żona po powrocie, wcześniej jeszcze dziewczyna, po powrocie do domu tego fryzjera sprawdzała, czy na pewno wszystko jest okej. To już coś świadczyło, nie? I stwierdziłem, że gdzieś pójdę, gdzie będę miał pewność, że naprawdę fajnie to będzie wyglądało. A w internecie znalazłem ranking, oj, już bardzo stary ranking najlepszych barberów w Warszawie, no i padło właśnie na Ferajnę. I tak naprawdę od pierwszego przyjścia 4 lata temu, 3 lata temu, cały czas Ferajnę. I już od bardzo dawna nie zdarzyło mi się, żeby któryś z klientów był jakoś mocno rozczarowany. Kiedyś dostałem też butelkę dobrego bimbru za dobrze wykonaną robotę. Facet powiedział, że słowa nie jestem w stanie oddać tego, jak jest wdzięczny, więc dał mi butelkę gorzału, którą skutecznie opracowaliśmy z moimi kolegami tu z pracy. Brak zapisów powoduje, że pewien specyficzny typ człowieka do nas przychodzi. Człowiek, który ma czas, wolne zawody, studenci, uczniowie, mili, sympatyczni ludzie ogólnie. Nie mamy zbyt wysokich cen i ciężko się do nas dostać późnym popołudniem, co powoduje, że nie przychodzą do nas garniturkowcy z biur i tak dalej, czy jacyś menadżerowie wyższego szczebla. I bardzo dobrze, ponieważ to są często klienci nie tyle wymagający, jeśli chodzi o jakość usługi, ale chcą, żeby przesadnie im kadzić, dopieszczać, lordować, panować i tak dalej, a my nie będziemy się poniżać. Komu się nie wiodło w jakichś lepszych szkołach, to szedł właśnie do zawodówki na fryzjera, nie? I to było takie, okej, okay, jesteś fryzjerem, nie? A teraz, gdy tych barbershopów jest naprawdę dużo, to myślę, że jest jak najbardziej to szanowany zawód, nie? Że jak mówię komuś, kogo poznaję, o czym się zajmujesz, jestem fryzjerem, okej, okay, jesteś fryzjerem, fajnie, ekstra, nie? Masz fajną pracę. Ale myślę, że jest to szanowany zawód, bo jednak ludzie powierzają swoje włosy, powierzają swoje brody, do których są bardzo przywiązani i jednak mają szacunek do tego, który jest za fotelem i obsługuje, że tak powiem, włosy. Z tego, co czytam czasami komentarze niektórych ludzi, to myślę, że nie, to jest bardziej wyśmiewany zawód. Szczególnie przez fryzjerów. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie, że oni po prostu się z nas naśmiewają, że robimy wokół siebie jakąś otoczkę po to, żeby brać więcej hajsu za męskie usługi. Tak mi się wydaje, że oni tak mają do tego podejście. I też ludzie często, szczególnie tu w Polsce, naśmiewają się, że nazywamy się barberami, a nie fryzjerami męskimi. Każdy może się nazwać jak chce, może się nazwać, nie wiem, panem od krojenia szynki, tylko żeby robił dobrą robotę, a to jak się nazywa, czy jest barberem, czy jest fryzjerem męskim, barbierzem, czy kimkolwiek, to już jest jego sprawa, jak się nazywa, tak? Barber teraz jest zawodem szanowanym w tym sensie, że każdy dzieciak chce być albo barberem, albo tatuatorem, albo youtuberem, albo wszystkimi trzema naraz. I na pewno dużo się zmieniło w ciągu ostatnich lat w ogóle, jeśli chodzi o zawody, które są oparte na pracy rąk, na rzemiośle po prostu. Jest renesans ogólnie rzemiosła i to jest świetne, bo doceniana jest praca rąk i zawody, które rzeczywiście coś robią, a nie tylko zajmują się przelewaniem z pustego w próżne. Od 9 do 18 mamy otwarty lokal, mam do zrobienia swoją robotę, jak chcę pracować więcej, pracuję więcej, jak nie, to mogę sobie iść do domu. W większości pracuję 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty. Czasem jeszcze się zdarzały jakieś tam opcje weekendowe, albo szkolenie, albo jakiś event. No nie pracuję dużo, bardzo. Plecy bolą, nogi bolą, żykać się chce, ale jest fajnie. Nie, stary, ja to kocham, także... To jest tak, że ja przychodzę zmęczony na przykład do pracy 7 dnia na szkolenie, ale jak już zaczynam to robić, jak wchodzę do tego miejsca, to zmęczenie mi przychodzi. Jakby albo to miejsce, albo ci ludzie dają mi tyle energii i ja daję im tyle energii, że to po prostu jakby się uzupełnia i jakby te fizyczne zmęczenie szybko znika. Także jest odczuwalne jak kończę pracę. Wracam do domu, nie, tam dziewczyna tam, o, chodź tutaj, tego, nie, ja tam, dobra, dobra, to chwilę, na chwilę się położę i zaraz pójdziemy. No i na chwilę się kładę i wstaję rano i wychodzę do pracy, nie. No jakbym traktował to jako pracę, no to by to chuj z tego było, tak? To jest bardziej pasja, tak? Nie ma w tym pracy. Bo jakbym nie chciał, to bym nie musiał strzyc, tak? No bo skoro mam swój, to mógłbym siedzieć w domu i nic nie robić, ale chcę. Chociaż i tak narzekam, że przychodzę, ale to
standardowo. Cały czas gdzieś to tam za mną jest. Jak jadę tramwajem albo autobusem, albo jestem w jakiejś galerii na zakupach, to patrzę na te fryzury sobie wszystkie, także gdzieś to zawsze gdzieś tam ze mną jest, nie? Kiedyś wszyscy na to mówili pasja, zajawka, miłość, zamiłowanie do tego zawodu. Ja też uważam, że to wszystko jakby to jest prawdą, jest to zajawka, pasja, ale też uważam, że należy pamiętać o tym, że no, to też jest zawód. To też jest praca, która potrafi dać w kość. Jest dużo tej pracy i to tak zawsze mówię, jak kiedyś jeden skater powiedział, bodajże Chris Haslam, że w momencie, kiedy już musisz to robić, no to przestaje to być zajawką. No, po prostu no, mamy też taki grafik napięty, że ciężko byłoby sobie zrobić wolne. Ja czasem to po prostu marzę o czymś takim jak urlop na żądanie, czego nie ma po prostu w tym zawodzie. Są mówieni klienci, oni są najważniejsi, trzeba przyjść do pracy, chce się, czy nie chce się. Jest choroba czy nie choroba, no po prostu trzeba być, deszcz pada za oknem, leje, zimno. Niestety, no trzeba się ubrać i gonić do roboty, bo klienci czekają. Wstajesz rano i myślisz, że idziesz spotkać się jakby po raz kolejny z tymi ludźmi, z którymi marzysz jakąś historię, którą kontynuujesz i przy okazji ich ostrzyżesz tak naprawdę. Tworzymy jakąś tam rodzinę, żyjemy poza pracą wspólnie, tak gdzieś tam się przecinają nasze drogi i myślę, że to jest super, tak? Wczoraj miałem wolne. Wiesz, gdzie przyszedłem? Tutaj. Przyszedłem tutaj na parę godzin pograć na playaku, zagrać meczyk z ziomkami, posiedzieć, pochillować, po prostu spędzić czas z ludźmi, których lubię, nie? Także dla mnie to, tak jak wam mówię, to jest trochę drugi dom, nie? Jak nie pierwszy czasami. Także nie tylko o strzyżenie chodzi. Strzyżenie jest super dodatkiem. Jest mega dodatkiem, bo pozwala mi się spełniać zawodowo. Lubię kontakt z ludźmi. Lubię to, że jestem otoczony tutaj fajnymi ludźmi, że klienci, którzy nas odwiedzają, są ludźmi, którzy chcą spędzać tutaj czas. A to też dla mnie bardzo ważne, bo jakby pokazuje, że to, co Ferajna stworzyła, to było też jakby dobra decyzja dla mnie. Te miłe momenty to nie tylko te z klientami. Dużo jest takich, kiedy zostajemy już po pracy, kiedy możemy sobie posiedzieć, pogadać, troszkę się powymieniać doświadczeniami, ale też pogadać sobie tak normalnie, jak wiesz, jak chłopaki z Ferajny, nie? Lubię to, że tu przychodzę, mogę się napić kawy, posiedzieć, popatrzeć, jak się tworzą różne tutaj rzeczy. I tyle. To lubię najbardziej w prowadzeniu barbershopu. Cały czas się można rozwijać, że nie ma jednego schematu, co trzeba zrobić, tylko na każdej głowie można zrobić coś zupełnie innego. Nie ma dwóch takich samych fryzur, nie ma dwóch takich samych klientów. No i jest ta taka nieoczywistość. Można sobie trochę pozwolić na różne bardziej fantazyjne fryzury, mniej fantazyjne fryzury. No i można otworzyć tą swoją duszę artysty. Sharing and clients and family, you know, like I came here to share my knowledge with the family. That's the idea, and they get me as a member of their family. Barbering for me is this, and of course the creative part of doing haircuts, of making people feeling good, feeling happy with themselves. They want to hear your knowledge. They want to hear your advices about their lives. So barbering, it's a mix of haircutting, of communication, human things. You know, so it's a way of living. Yes, yeah, a way of living, a way of being, a way of thinking and talking. Dużo różnych rzeczy robiłem w życiu i to jest w końcu to, co naprawdę sprawia mi przyjemność i widzieć chłopaków, jak wychodzą z fotela, schodzą i są zadowoleni, uśmiechnięci i wracają do ciebie, to jest coś niesamowitego. A poza tym zawsze się porozmawia z nimi i masz jakiś tam, jakby nie patrzeć, przyjaciół, no nie? Chodziłeś do szkoły kiedyś, nie? Chciałbyś wrócić do szkoły, ale nie po to, żeby się uczyć, tylko po to, żeby spędzić czas z kolegami, ze znajomymi, no nie? Ja mam taką pracę, stary. Przychodzę spędzać czas ze znajomymi, przy okazji wykonuję to, co muszę, czyli strzygę włosy, stare, nie? Tyle. No to jest taki styl życia, stary, nie? Wystarczy to, jak się ubieramy, jak wyglądamy, nie? Jakby gdzieś to się odbija. Jesteśmy trochę subkulturą, stary, nie? Nasze środowisko barberskie jest bardzo podzielone, nie wiadomo dlaczego. Są osoby, które się trzymają ze sobą i tak jakby nie wpuszczają dodatkowych osób do tej grupy. Nie wiadomo, czemu tak jest. Ale i tak nadal to nie jest tak jak w innych krajach. Tam jest większa konkurencja, a mimo to i tak potrafią ze sobą współgrać, tak? U jednego nie ma miejsca, no to mówi, wiesz co, słuchaj, tam dwie ulice dalej jest taki i taki barbershop, idź tam do niego, on może będzie miał miejsce, tak? U nas w ogóle coś takiego nie funkcjonuje. U nas jest cały czas jeszcze ten taki, że chce mieć jak najwięcej klientów i zarabiać, tak?
Jak będzie chujowo, będzie beznadziejnie, a fryzury będą dobre, to i tak połowa z tych osób nie będzie przychodziła, bo też są ludzie, którzy przychodzą po to, żeby po prostu, nie wiem, poczuć się dobrze, poczuć tę atmosferę, pogadać. Po prostu. Wiesz co, ludzie jak tu przychodzą, to zazwyczaj przychodzą się jakby odstresować. Odstresować czasami chcą, żebyś nic do nich nie mówił, o nic nie pytał, po prostu siadają i czują się zrelaksowani, także to nie są, nie jest, że ktoś ma do ciebie pretensje o coś, ktoś coś ci mówi, po prostu siadają, chcą być ostrzyżeni, chcą sobie wyjść, no relaks po prostu, nie wiadomo jak to jest życie w mieście, nie? Każdy goli, także siadają na fotel i czują się zrelaksowani, jest okej. No tak, cała rodzina moja, czyli nas jest sześcioro, tutaj pracuje. Oprócz tego pracuje jeszcze troje uczniów, byłych uczniów, teraz to są pracownicy, z którymi wszyscy jesteśmy zżyci, traktujemy się jak rodzina, wszystkie wyjazdy są wspólne, zawsze wynajmujemy wielki samochód, czy to jedziemy na targi, pokazy, czy wspólne jakieś szkolenia, czy wyjazdy, to wszystko razem. Myślę, że to nas bardzo scala, to nam bardzo też pomaga, że mamy dobrą atmosferę, że się szanujemy, to jest ważne. Znamy swoje dobre strony, znamy swoje słabości, pomagamy sobie, pracujemy jakby w drużynie. Jest parę dróg rozwoju w naszym zawodzie. Możesz być edukatorem, możesz być barberem do końca życia, możesz też otworzyć własny lokal i w końcu stanąć na swoim. Ale to do wszystkiego trzeba dojść stopniowo. Moim marzeniem jest finalnie otworzyć jakieś tam własne miejsca, ale uważam, że póki co mam jeszcze tutaj bardzo, bardzo dużo do zrobienia z ludźmi, którzy tutaj są. No chyba, że któryś z nich pójdzie w cholerę, to też będzie mniej do zrobienia z nimi. To jest tak dobra korelacja między zarobkami a spokojem, wiesz, psychicznym, że naprawdę ja każdemu życzę, żeby miał na tyle spokój w głowie i mógł sobie zagwarantować jakby taki poziom życia z zawodu swojego. Nie wiem jak w innych miastach, ale w Warszawie spokojnie. Na radę naprawdę spoko żyć, także. Ale też no, nie oszukujmy się, nikt ci tych pieniędzy za darmo nie daje. Nie? Jak pracujesz ciężko, to masz. Jak nie pracujesz ciężko, to nie masz nic. Chyba takie dość proste i nie tylko u nas, nie tylko we fryzjerstwie męskim. To też widać po osobach, które przychodzą na rozmowę o pracę. Pierwsze co mówią, no to ile będą zarabiać i to jest najważniejsze. A jak ktoś patrzy tylko na to, to nigdy nie będzie w tym dobry. Ja jak zaczynałem, pracowałem za darmo i nie miałem z tym problemu. Potem pracowałem po 1000, po 2000 zł. Kiedyś w tej branży 3000 zł to była duża pensja, tak? Teraz te pensje sięgają nad 15 tysięcy, no ale to wiadomo, że to trzeba trochę popracować na to, żeby tyle mieć, tak? Powiem ci szczerze, że pierwszy raz tutaj idąc myślałem, że to jest naprawdę spory wydatek w tamtym okresie czasu, ale po tym jak zobaczyłem jak to wygląda, jak się czuję z tymi fryzurami, to stwierdziłem, że nie ma z tym problemu najmniejszego. Jakby ktoś poznał mechanizmy, jak gdyby te wszystkie rzeczy, nakłady finansowe, jakie tu są potrzebne, tak naprawdę, to można by powiedzieć, że ta usługa jest tania, tak? No, możemy ją odnieść do 120 km dalej, do stolicy, gdzie ta usługa jest dwa razy droższa. W tym, co dajemy od siebie, myślę, że jest cenowo zrównoważona. Można sobie wyliczyć fajnie fotele, co ja potrzebuję, fotele, lustra, kilka szafek, nagle się okazuje, że jest po prostu milion rzeczy jeszcze dodatkowo potrzebnych. No i no, pieniądze to jak woda po prostu lecą. Wiesz co, to jest dobre pytanie. Czy my się nie baliśmy, że nam nie wyjdzie? W ogóle o tym nie myśleliśmy. Widzieliśmy, że jest potrzeba, że my nie mamy jak skorzystać z takiej usługi. No to znaczy, że jest potrzeba. Wiadomo, jak przychodzi ten moment, jak jest moment decyzji, że otwierasz, no to jest milion rzeczy do zrobienia po prostu, tak? Ty się zastanawiasz, co, jak kupujesz, urządzasz, szukasz zespołu i tak dalej. No ale przychodzi ten pierwszy dzień, otwarcie to wiadomo jest huczne, tam jakieś promocje, nie promocje, także wiadomo, że ludzie przyjdą, ale potem przychodzi taki pierwszy, zwyczajny dzień, otwierasz o tej dziewiątej, zespół gotowy i pustka, tak? I nikogo nie ma, 15, 20 minut, pół godziny tam się, no dobra, no to polegliśmy, tak? Ale pojawia się ta pierwsza osoba, pierwszego dnia pojawiło się kilka osób, drugiego dnia kilkanaście. Otworzyliśmy, o ile dobrze pamiętam, w październiku. Od grudnia zaczęliśmy mieć kolejki i te kolejki nie skończyły się do dzisiaj, czyli parę lat później. Także bardzo szybko to wszystko wybuchło, pykło i już takich pytań sobie nie musieliśmy zadawać. Założenie tego barbershopu wynikało z moich potrzeb też indywidualnych, tak? Nie było w Łodzi miejsca takiego, gdzie mogę pójść,
obciąć brodę, tak, wystylizować się, wyluzować i czuć się swobodnie, tak? Ja mam z tej pracy ogromną satysfakcję tak naprawdę, tak? Ale w takim kontekście tworzenia czegoś kreatywnego i nie powielania jakichś schematów. Mamy też to szczęście, że to się spina finansowo i działa i że możemy inwestować i rozwijać się, tak? Także to jest ten komfort. Czasem słyszę takie opinie, że to wyszło przez przypadek. To ja chętnie komuś oddam taki przypadek i niech poświęci tyle czasu, ile my poświęciliśmy i budując te rzeczy no właściwie od zera, to wtedy zobaczy, jaki to jest przypadek. Biznes jest najfajniejszy wtedy, jeśli czuć ten pierwiastek tak naprawdę samego siebie. Oczywiście to nie jest reguła, tak? Bo można być wytrawnym biznesmenem i ocenić, że barbershopy mają przed sobą 5 lat rozwoju, założę sobie sieć i będę odcinał tyle i tyle kuponów z tego. Tak? Takie podejście też istnieje. Ja jednak jestem z tej drugiej strony. Zależy mi na tym, żeby to się spinało i żeby były możliwości rozwoju, żeby można było utrzymać taką grupę osób, z którą współpracuję. Ale ta wartość dla mnie i pewnej szczerości jest najistotniejsza. Podejściem się różnimy. Nie mamy tej spiny na bycie najlepszymi, nie mówimy, że jesteśmy super barberami, nie chodzimy na targi, nie opowiadamy, że jesteśmy zajebiści, tylko po prostu robimy swoje, tak? No bo jest boom teraz na otwieranie barberów, tak jak kiedyś był boom na otwieranie salonów fryzjerskich, tak? I tego się nie uniknie. Ja uważam, że to jest dobre, że im więcej powstaje barbershopów, tym więcej mamy pracy. Bo to jest tak, że tu się otwiera barbershop, tam się otwiera barbershop i w końcu prędzej czy później gościu do któregoś z nich wejdzie. No, zauważam, że po prostu ludzie odklepują już taki szablon tych barbershopów. Jak nie ma cegieł na ścianach, no to sobie zrobię tapetę z cegieł, muszą być cegły, muszą być, nie wiem, lampy jak z piwnicy i jakieś i whisky i takie tam rzeczy. Spotykałem się nieraz z takimi stwierdzeniami, że wszystkie te barbershopy wyglądają tak samo. Ja chciałem, żeby to było u nas było coś inaczej, to jest jakaś zajawa, historia i też możemy gdzieś tam tym się pochwalić. No. Jeśli ktoś chce się za ten zawód wziąć, to niech bierze na siebie właśnie też odpowiedzialność za klienta i za to, co robi, czy po prostu umie to robić, bo bardziej mnie martwią osoby, które uczą się tego zawodu, nie wiem, miesiąc czy dwa i otwierają salon. Wiesz co, no wszystkich ludzi na świecie nie ostrzeżemy, nie? No jakby takiej możliwości nie ma. Jest na pewno coraz więcej dobrych barbershopów. Oczywiście jest bardzo dużo barberów, którzy niewiele umieją, nie uczą się. W krótkim czasie, po kilkudniowym kursie zakładają swoje barbershopy albo strzygą, opowiadają tam, czego to nie robią. Ja zalecam wszystkim pokorę i pracę. Najbardziej smutne, że jakby to wszystko, co oni robią źle, wiemy, jak należy robić dobrze. Są filmy, są książki, są pokazy, jest edukacja, można się spotkać z różnymi ludźmi, porozmawiać, ale mimo wszystko ktoś ma jakiś pomysł nie wiadomo skąd, a na męskiej głowie jest kilka podstaw, które się robi. Po prostu są proporcje, jest pewien kanon. Możesz robić 150 fryzur, one tak są oparte na kilku prostych rodzajach strzyżeń. Klienci czasem wyobrażają sobie, że tutaj jest wieczna impreza, że jest muzyka, jest klimat luźny, jest alkohol, jest luźna rozmowa o pierdołach, o imprezach, o dziewczynach, co trzeba nadmienić, że po prostu no tak nie jest. Dla nas to jest też nieraz ciężka praca, to jest kilkanaście godzin na nogach, pot się leje po plecach, człowiek jest też zmęczony i tak dalej i też liczymy na to, że klienci po prostu też wykażą się wobec nas jakimś szacunkiem. Pamiętam sytuację, kiedy zaproponowało się klientowi coś nowoczesnego i nawet się to zrobiło, no to on był w szoku, że mówi, jak ja wyglądam, no nie? Nagle była jakaś klasyczna fryzura z przedziałkiem, jak wszyscy koledzy mają, a nagle ja mam jakąś fryzurę jak z jakiegoś, wiesz, poprawczaka ze wschodniej Europy, no nie? Także to akurat też były takie sytuacje. Myślę, że to też jeszcze niektórzy klienci nie są na to gotowi w Polsce, ale myślę, że to będzie gdzieś w tą stronę szło, że to będzie się ewoluowało, bo po prostu ludzie szukają też czegoś nowego. Może za paręnaście lat będzie tyle barbershopów, że już nie będzie kolejek. Będziemy po prostu czekać na klienta, jak to jest na przykład za granicą. Fryzjerzy są w swoim miejscu pracy, czekają, aż klienci wejdą, siadają prosto na fotel i tak to wygląda. Myślę, że możemy doczekać takich czasów, także zobaczymy, nie? Ja nie mam bladego pojęcia, na co jest teraz moda, bo ja siedzę tu i wiem, co my robimy. A że mamy dużo klientów, no to chyba na to jest moda, co my robimy. How it will be? I don't know. I'm just going with the flow. I will be the most flexible that I can to the market, you know. If you sometimes
you cannot think only with the heart, you gotta think with the head as well, you know? Chciałbym, żeby nie było spiny pomiędzy polskimi barberami, tylko żeby w końcu zaczęli się traktować jak kumple i tak dalej, bo często jest tak, że zakłady są obok siebie, a rywalizują, jakby to była trzecia wojna światowa. Wydaje mi się, że to nie o to chodzi. Mniej pozowania, więcej skupienia się na pracy chyba i więcej logicznego myślenia. No, trochę więcej pokory i wszystko będzie dobrze. Nie? Wydaje mi się, że to tylko to. Także po prostu chciałbym, żeby ludzie otwierali takie miejsca, które wyrażają ich, żeby każdy na ścianach miał to, co rzeczywiście jest jego hobby, żeby te miejsca miały swój klimat, żebym ja też mógł je z przyjemnością odwiedzić, zobaczyć, jak jest u innych, a żeby nie włączali kserokopiarki i tyle. Na pewno nigdy się nie poddawać. Jedna, dwie, pięć źle zrobionych fryzur, no to nie jest wyznacznik tego, że nie umiesz strzyc. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie staniesz przy fotelu i nie zaczniesz strzyc tak sam z siebie. Musisz ileś zrobić źle, żeby którymś w końcu zacząć zrobić dobrze. No i być sobą przede wszystkim. Nie udawać przed klientami ani przed współpracownikami kogoś, kim się nie jest. Bardziej, żeby się nie spinali na to, żeby być najlepszym. Bo to nigdy tak nie działa, bo jak każdy będzie najlepszy, to nikt nie będzie najlepszy. Wiesz co, ja mam przesłanie do ludzi, którzy nie tyle chcą założyć barbershop i nie tyle do branży, ale do każdego. Po prostu nie bądź bucem. Nie wyobrażam sobie pracować w innym zawodzie. To jest to, co chcę robić, to, co uwielbiam robić, to, w czym czuję się najlepiej. No, na tą chwilę nie ma jakby takiego zawodu, w którym mógłbym się, potrafię się tak skoncentrować na czymś, nie? Nie wiem, jak mi się znudzi męskie strzyżenie, to nie wiem, co zrobię. Może zacznę tatuować, może zacznę strzyc kobiety. To raczej nie, to jest bardzo takie mało procentowe szanse, ale nie wiem, stary, no. Nie, tylko tym bym się zajmował. Nie dopuszczam innej opcji. Nie zastanawiam się nad tym, nie chcę odpowiadać na to pytanie. A myślisz, że to jest swój zawód do końca życia już? No oczywiście, że tak. A to nie jest taki zawód wymagający fizycznie? Jest. No ale jak widać po mnie, to nie trzeba mieć dobrej kondycji, żeby to robić. Jeśli chcesz, rób to po prostu, bo jest to zajebisty zawód. I tyle. Jak wspomniałem, jestem też muzykiem, związanym w tej chwili bezpośrednio z zespołem Poisonheart. Poisonheart. Jeszcze raz. Zaschło mi w gardle. Nie wiem, nie mogę takich rzeczy mówić. Możesz takie rzeczy mówić, a nie zadawaj takich pytań. Pęk? Siadło? Super, dziękuję wam bardzo. O, tak, zapomniałem. Spoko, widz, tam postoja czy coś. You like it, guys? It's okay? Następny.